Cześć, z tej strony Wojciech Wysokowski. Mam nadzieję, że mnie widać, że mam nadzieję, że mnie słychać, bo nie ukrywam, że miałem mały fal to nagrywałem i nie udało się do końca nagrać, nie do końca było słychać tak jak dźwięk, tak jak chciałem, więc robię kolejną próbę. Mam nadzieję, że będzie wszystko już ok. Ok, dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o postach, o postach Facebookowych. Trzeba się przyrzykować do tego, byśmy mogli robić marketing, tak zwany atrakcyjny marketing na Facebooku, i chciałbym dzisiaj. Porozmawiać o takich pięciu postach, które będziemy używali do promocji na Facebooku, m.in. na swojej osi czas, ale także na grupach i na innych miejscach, w których będziemy promowali. Pozwólcie sobie, ja włączę podgląd ekranu i przejdę na, na, na Facebooka. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Powinna być dwójeczka, powinien być podgląd ekranu. Mam nadzieję, że mi widać, że widać podgląd ekranu. Poczekajcie, sobie zerknę tylko, czy jest OK. Jest OK. Super. Pierwszy to jest taki post, który ja bardzo lubię, to jest tak zwany post na zaangażowanie i to dosłownie 31 minut temu Wam pokazać. Taki przykład takiego postu. Dałem taki post na Facebooku, że pomocy, mały test, proszę, napiszcie mi, o którym widzicie ten post, dziękuję. Jak widzicie, jest tu mnóstwo tego zaangażowania, czyli mnóstwo osób odpowiada. Ja oczywiście na każdy post yy, daję. Łapkę, znaczy daję serducho, tak w miarę podziękowania Jak Widzicie, nawet teraz na żywo, osoby cały czas mi komentują, yy, cały czas dołączają. Pamiętajcie, że algorytm Facebooka działa w taki dziwny sposób, że czy więcej macie komentarzy albo interaktywności, tym więcej ten post się wyświetli kolejnym osobom, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo yy, mocne yy, narzędzie i to bardzo mocno działa. Po co robimy ten post? Przede wszystkim robimy pot, po to, by troszeczkę przechytrzyć yy, yy, facebookowy yy, algorytm, yy, bo Facebook uznaje, że jeśli my ze sobą piszemy, także nawizujemy relacje, że odpisujemy na komentarze, że komentujemy, lajkujemy, dajemy serducha, to Facebook uważa, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i to nam daje gwarancję na późniejszym czasie, że nasze posty będą osiedlane. Ja zawsze przed dużą akcją marketingową staram się właśnie robić takie posty, które zaangażują osobę, tak? czyli albo dadzą nam mnóstwo lajków, zbierze, albo właśnie lajki i komentarze. Tu jest typowy post, który ma zebrać komentarze, czy ma nastąpić ta interakcja. Yy, prawidłowo powinno się tak wykonać, że każdy sobie powinien podziękować, ja tu już pierwszym osobom podziękowa podziękowałem, no później po prostu siądę i część osób też napisze w komentarzu, podziękuję za to, że wzięli udział w tej akcji, że wyrazili swoją opinię. Czyli bardzo ważny post, post na zaangażowanie, czyli to ma post, który ma wywołać określoną reakcję, Najlepiej, żeby to był właśnie komentarz i, i, i serducho. To jak widzicie, jest to bardzo mocno nastawione na komentarze. Mam w tej chwili 38 komentarzy. Jak, jak wspominałem, patrzymy tutaj na żywo i cały czas coś komentuje. Ok, ja wejdę sobie na swoją oś czasu, żeby wam pokazać kolejne posty, yy, kolejne posty, czyli. To jest taki typowo post, który widzicie ma sporo, sporo serducha, może też jest na ale to jest tak zwany post prywatny. Warto, prze, jeśli traktujecie Facebooka bardzo mocno biznesowo, warto te posty jakby mieszać, czyli dać, dać post prywatny, bo też powoduje, że ludzie tam wtedy lajkują, komentują, używają, używają Emotionek, tak, czyli wchodzą w reakcję. Jest to też bardzo fajny motyw do tego, by później te posty biznesowe były podbijane i były udostępniane. Kolejnym takim sposobem w postu jest post biznesowy, typowo blogowy. Tutaj jak wejdziecie do nas, na platformę naszą, no to możemy korzystać, jak sobie wejdziecie na wpisy w blogu, jak jesteście zalogowani, pamiętacie być, być zalogowanym. Na przykład chcemy ten, jak szukać pracy, tak, to jest przykładowo klikamy sobie na, na wybrany post. Pamiętajcie, że musicie być zalogowani w systemie, tak, zalogowani w systemie. Będziecie mieli tutaj specjalny link do promocji tego postu. Wystarczy go sobie skopiować i wszystkie osoby, które klikną na przykład na Facebooku yy, na ten post, który jest zaangażowany, myśmy go w sobie wstawili. Pozwólcie sobie wstawię ten post. Warto było coś tam napisać, parę słów o, u mnie o sobie, tak, Albo znaczy o sobie yy, na temat tego postu, tak, żeby ludzie mogli sobie wejść, no, ale jak widzicie, on sobie yy, wczyta czyta sobie tą, tą okła, okładeczkę, tak? Tutaj wystarczył parę słów na, napisać o sobie. No i, o, no dobra, napiszmy. Wszystkie, które sobie wejdą w tym momencie na, na naszego bloga, system zapamięta, ich system reklamowy zapamięta te osoby, że to osoby przyszło od nas. Jeśli nawet wrócą na tego bloga za parę, 3 4 dni, zawsze system będzie rozpoznawał, że te osoby są od Was na tym blogu. Jak to wygląda? Już Wam pokażę. Opublikuję sobie ten post bardzo szybko. Wejdę sobie na konto, żeby było incognito tak, Czyli zobaczcie, to jest ten skacać linku, tutaj, i tu jestem ja, jako osoba polecająca. I widzicie, tu jestem ja. Mój link do Facebooka, więc system rozpoznał, że to ja jestem osobą polecającą. Osoba sobie tutaj czyta, może zrobić te interakcje, kliknąć w banerek. Będzie to w przyszłości wyskakiwał pop up i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to bardzo fajny sposób na promocji postów. Ok, posty typu motywatory. Nie wiem, czy akurat teraz znajdę, bo dawno nie dawałem tego postu typu motywatory, ale zaraz poszukamy taki post. Gdzieś u siebie na osi czasu. Może być, no, to ma być post, który ma zmotywować. Tu jest na przykład tak. Najbogaci budują sieci, reszta szuka pracy. Tak, Teraz jest takie osaki, To jest też taki, który ma zmotywować do działania, cokolwiek zrobić. Podobnie on ma tutaj duże zaangażowanie, jakieś komentarze, więc bardzo fajnie to ma inspirować ludzi do działania. Więc mamy post post typowo typowo motywacyjny. Macie tam szkolenie Jacka Oskiery. w kanwie możecie zrobić takie mnóstwo postów, wystarczy wziąć fajne cytaty, fajne motywatory, wpisać sobie w wyszukiwarkę na przykład cytaty i po prostu stworzyć w kanwie po prostu ekstra post, tak? Bardzo fajny post, który, który ludzie zazwyczaj udostępniają. To wiecie, mam cztery udostępnienia. Co to znaczy? Że po prostu ludzie się zaangażowali, udostępnili ten post i wejdą na moją osi czasu w przyszłości będą mogli ze mną robić biznes. No i ostatni taki post to jest typowo post biznes, Biznesowy. Jak widzicie tutaj mam przeplatane, to jest prywatny, można powiedzieć prywatny, tak, mój ogródek. To jest już trochę tacz, taki biznesowy, ale też pokazane, że jesteśmy Dream Teamem i to jest typowo wpis biznesowy, tak. Celem jest to, żeby wejścia na, na, na linka kupienia lub zarejestrowania się na stronie lub kupienia produktu. Pamiętajcie, że u nas post biznesowy, pamiętajcie, że tutaj macie linki partnerskie, Twoje linki partnerskie, to takim postem y, biznesowym, linkiem do postawania biznesowego, to możemy przedbyć ten, ten lub tutaj. Na razie skup, skupmy się na tym pierwszej kampanii. Jest to bardzo fajna kampania, gdzie pobieramy adres e-mail y, i warto kampanię robić. Ok, no i co? W takim razie zadanie dla Was, zadanie dla Was, po pierwsze y, udostępnijcie y, u siebie na osi czasu, znaczy stwórzcie po pierwsze y, dzisiaj y, jakiś post, który będzie angażował ludzi, tak? Czyli Macie tutaj przykład, możecie mieć um, inne przykłady, ale macie tutaj post, który, yy, który, który ma zaangażować. Widzicie coraz więcej ludzi, co czas lajkuje, a ludzie yy, komentują, więc jest super 41, czyli parę komentarzy nam doszło. Czyli dajcie post, który ma spowodować yy, jakąś reakcję, tak? Może to być post, na przykład motywator, co spowoduje reakcję, lub taki post podobny jak ja, tak? Bądźcie kreatywni, wymyślajcie różne rzeczy. I drugą rzeczą jest to, byście udostępnili dowolny. Pis blogowy z naszej strony. Tak pamiętajcie, trzeba wejść na bloga, poszukać sobie jakiś pis, przejechać na sam dół. Tu będziecie mieli specjalne linki, tu będziecie też mieli statystyki. Tak, jeśli ktoś kliknie, w niego będziecie mieli te statystyki, będziecie mogli sobie poglądać, ile osób od Was przyszło do tego posta, zobaczyło tego posta. No i kolejnym takim zadaniem jest, jeśli już jesteście, to po prostu skomentujcie dany, dany artykuł, tak, przeczytajcie go, żebyście wiedzieli, o co chodzi i skomentujcie dany artykuł, po to, gdyż to jest też dowód społeczny, ludzie to widzą, jest to bardzo fajna forma, tak, do tego, by pokazać, że jesteśmy fajną społecznością, więc jednym z zadań będzie też Wasze komentowanie wpisów na Facebooku. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym dniu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.